bracia i siostry, zgromadziliśmy się, aby pobłogosławić organy piszczankowe, dzięki którym sprawowanie liturgii w naszym kościele będzie piękniejsze i bardziej uroczyste. Wykonywanie muzyki podczas świętych czynności zmierza przede wszystkim do uwielbienia Boga i uświęcenia ludzi. Dźwięk organów staje się wspaniałym znakiem pieśni nowej, jaką winniśmy śpiewać Bogu. Zgodnie ze słowami świętego Augustyna, wtedy śpiewamy pieśń nową, kiedy dobrze żyjemy, z radością przyjmujemy wolę Bożą i przez wzajemną miłość wypełniamy nowe przekazania. Poświęcenia. Jako członkowie jednego Kościoła, jednym głosem i jednym sercem wzywajmy Boga naszego Ojca. Wielki Boże, Ty chcesz, aby ludzie służyli Ci w radości serca i dlatego pozwalamy, aby ku Twojej chwale rozbrzmiewała muzyka i instrumenty. Ty poleciłeś Mojżeszowi przygotować trąby, aby grały podczas uroczystej ofiary. Twój lud wybrany wyśpiewał Ci chwałę muzyką fletów i harf. Twój Syn stał się człowiekiem i przyniósł na tę ziemię pieśni chwały, która od wieków rozbrzmiewa w niebie. Apostoł zaś wzywa nas, abyśmy wychwalali Ciebie z całego serca. W tej uroczystej chwili prosimy Cię, pobłogosław te organy, aby dzięki nim nasze serca unosiły się do Ciebie. Tak jak wiele piszczałek jednoczy się w jeden dźwięk, pozwól również nam, jako członkom Kościoła, złączyć się we wzajemnej miłości i braterstwie, abyśmy wraz z wszystkimi aniołami świętymi zgodnie uwielbiali Cię hymnem wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zbudźcie się organy, instrumencie święty, głoście chwałę Boga, naszego Stworzyciela i naszego Ojca. Thank you.
Pana, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Zanieście nasz śpiew i nasze błaganie do Maryi, Matki Jezusa. Przeżywają trudności i wspierajcie modlitwę chrześcijan.